Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andety, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry Tenants, czyli Lokatorzy, a ja jestem oczywiście właścicielem nieruchomości. Moi drodzy, w poprzednim odcinku i tak naprawdę w pierwszym odcinku remontowaliśmy przyczepę i dostaliśmy, słuchajcie, od ciotki mieszkanko, nasze własne, ale oczywiście nie stać nas na to, żeby w nim cokolwiek zrobić, no bo mam 500 dolarów tylko, więc jakby trochę słabo i trochę krucho. Tu w ogóle, słuchajcie, są jakieś takie zadania, które musimy zrobić. Muszę zrobić 6 tysięcy ogólnie, no i muszę zrobić w domu media i ogrzewanie, więc jakby to trzeba zrobić, ale trzeba to zarobić i zapracować, więc trzeba wykonać zlecenie. Bierzemy, słuchajcie, pierwsze zlecenie. Szybka renowacja kuchni, to co czytałem w poprzednim odcinku, czyli słuchajcie, musimy zaaranżować nową kuchnię, stworzyć jakieś tam miejsce i będzie super, także myślę, słuchajcie, że akceptujemy i lecimy. Dobra, i czekajcie, to się robiło teraz, w ogóle słuchajcie, też zauważyłem, że tak, tutaj są, słuchajcie, nieruchomości. I to jest mój adres, a tu jest adres ze zleceń. O, właśnie tak. I też tutaj, słuchajcie, mamy przegląd lokatorów. No ja żadnych lokatorów jeszcze nie mam, także nie wiem, zobaczymy, jak to będzie, słuchajcie, działać. Jestem bardzo ciekawy. Dobra, lecimy tam, a to tu. Okej, tylko moment. To jest to Moment, które to jest to? To czekajcie, tu gdzie ja mam to? A, no. Rozpocznij remont. No dobra. Niech będzie. Wystrój. W zleceniach renowacji musisz skupić się na kilku różnych kategoriach oceny, żeby zdobyć 5 gwiazdek, z czego wystrój może być najtrudniejszą kategorią. Klient ocenia wystrój na podstawie ilości pieniędzy wydanych na przedmioty wystroju. Każdy typ pomieszczenia ma swoją osobną listę elementów, które zaliczają się do oceny. Aby osiągnąć wysokie wyniki w wystroju, sprawdź okno informacji w pokoju oraz listę przedmiotów, przedmiotów branych pod uwagę dla danego pomieszczenia, które się tam znajdują. Okej, to poczekajcie, to teraz co? Ja muszę tutaj na... Moment. Kuchnia, gdzie tu jest kuchnia? Jakby chwila, pauza. A nie mogę pauzować. Gdzie tu jest kuchnia? Że to jest kuchnia? Okej. Dobrze, preferowane to są takie, tutaj widzę rzeczy. Płytki, to wiecie co, zrobimy tak. Mam plan. Aha, bo to jest... No dobra, wchodzimy prosto do kuchni. Niech będzie. Podłogi. Podłogi mamy. Panele lub płytki. Ściany. I ja bym tutaj, słuchajcie, troszkę zaszalał. Tu są takie preferowane. To tak. Słuchajcie, zróbmy tak. To będzie strefa do gotowania. A tutaj zrobimy już taką, wiecie, strefę jadalni. O Jezu, cofnij to. Co jako? Ja nie chciałem tak. O mój Boże, jak to się cofa? Pomalowałem komuś ścianę przypadkiem. Dobra. Jak to mam teraz cofnąć? Które to jest? Czekajcie, ściany. No to gdzieś musi być przecież taka farba. To nie jest to. Oh my gosh. Dobra, trudno będą mieć... Ej, nie mogę tego cofnąć jakoś? Chyba nie. Oh my god. Zegar na ścianie, roślina. Dobra, meble. I teraz tak. No wiadomo, że musi być lodówka. No jakby bez tego to się nie może obejść, wiadomo. Tylko teraz nie wiem, którą lodówkę im walnąć. Dajmy na razie taką. O. Mamy lodóweczkę. Oczywiście, że musi być kuchenka. Dajmy tą trochę lepszą już też. Kuchenkę może sobie dajmy w centralnym miejscu tu. O, tak. Zlew kuchenny. Okej, zlew kuchenny. Zlew kuchenny. To bym dał tak tutaj zlew. Może nie koło kuchenki tak centralnie, tylko tak. O, niech będzie tak. Stolik, krzesło, krzesło, zegar ścienny, roślina naścienna. Na przykład mogę zrobić tak tutaj, czekajcie. Przesunę to. O, czekajcie, czekajcie, dopasujmy to ładnie, wiecie o co chodzi. Dobra. Aha, to się nie ten. Dobrze, to przestawmy tą lodówkę w takim razie pod ścianę.
tutaj. Tak trochę to głupio wygląda, ale dobra, zobaczymy, poczekajcie. I tutaj bym, słuchajcie, dał im wrogu jakąś taką kwiota. Niech będzie. Jadalnia. No to tu jest część tak jakby bardziej jadalna. To jaki stół im teraz, słuchajcie, dać? Ja nie wiem, dużo osób mieszka, słuchajcie. O, tak może na środku niech będzie. Chociaż moment, to nie był stół preferowany. Weźmy coś z preferowanych. Jak najbardziej. O. Krzesło. Krzesło. Nie wiem, ile osób tutaj mieszka, no ale chyba dużo. Zegar ścienny. Proszę bardzo. I roślina ścienna? Aha, takie rzeczy. No dobra. Ja bym tych roślin w ogóle dał trochę więcej, słuchajcie, bo to. O, tak. Niech mają. No i słuchajcie, niby jest ok, został jeszcze tysiak, ale słuchajcie, no jakoś tak tutaj pustawo jest. Dajmy im może jakiś, słuchajcie, czajnik albo kawiarka. Czajnik, dajmy im czajnik, niech będzie. Co możemy do jadalni jeszcze dać? Łazienka raczej nie bardzo, nie będziemy łazienki ruszać. Łóżka też nie bardzo, czekajcie, salon. No salon to też tutaj nie jest salon. Ale możemy, ojej, jakąś taką półeczkę, słuchajcie, tutaj walnąć. Ja bym taką półeczkę walnął. Ale nie, to głupio wygląda ta półka. O, ale na przykład taki, słuchajcie, wieszak, jak się wchodzi. Proszę bardzo, dlaczego by nie? Kalendarz przecież musi być, słuchajcie, oczywiście, że tak. O. Mamy kalendarz, 1700 mamy, słuchajcie, jeszcze. Jeszcze jest troszkę czasu. Dream big. Tak, właśnie. Czy chcemy taki wazon tu postawić? Ewentualnie możemy taki wazon gdzieś tutaj dać. O, niech sobie stoi. Co mamy tutaj? O Boże, jakie to drogie rzeczy. No dobra, ale to... Może jakieś, słuchajcie, może jeszcze jakieś obrazki albo coś? A drzwi mogę zmienić? Tu bym te drzwi wstawił, tylko... Znaczy, drzwi, no takie normalne, żeby były. Chociaż nie wiem, czy oni by chcieli, żeby tak było. Ale dobra, zróbmy im te drzwi. Do łazienki, no jak możemy mieć do łazienki kotarę, słuchajcie? Jak można do łazienki zrobić kotarę? Przecież to jest niewiarygodne. No i taka kitchen, no. A gdzie są obrazki? Tu gdzieś wcześniej widziałem te obrazki. Teraz nie mogę tego zlokalizować, wiecie? Czy to jest... To są obrazy? To jest jedyny obraz, który jest? Ojej, jakie to wielkie. O, House Flipper. Pięknie. No to niech jakiś tam plakat sobie będzie. Stolik mają. Możemy takie świeczuszki sobie dać im na stolik. Lustro ścienne. No lustro jakby musi być. O. No, a to bym dał na jakąś półkę te kwiatki, tylko już nie ma żadnych kwiatków. Czekajcie, sprzedaj to. Tu jest ładniejsze lustro. Oddaj to, sprzedawaj to. Nie zauważyłem. O. Te korki w ogóle bym stąd gdzieś wygwiździł, ale nie wiem gdzie. No trudno. Co jeszcze możemy dać? No, a tu jest wycieraczka, o. Proszę bardzo, wycieraczu nie jakby, jakby, no musi być. To wszystko musi być! Dobra, chyba oddajemy, co? To było tu? Co to, a co to jest to? To nie mogę tu, a tu? Wystrój 80%? A co to jest? Czekajcie, co to jest? Wysoka roślina. A to ja muszę, jak... Nie no to, ale to jest wysoka roślina. Nie wiem, czy ja to muszę coś, słuchajcie, jeszcze robić w tych pokojach? Nie wiem. Nie, bo my się zajmujemy tylko kuchnią, ale patrzcie, dali mi 80% dziady. Dlaczego?
Czekajcie, mogę tą podłogę jakoś usunąć? Czekajcie, na przykład... No sprzedaj, nie mogę tego sprzedać? No tam mi się... Może faktycznie ta podłoga była nie tak dla nich, co? Nie wiem. 80% wystroju. To co ja mogę jeszcze im, słuchajcie, tutaj walnąć? Meble. No wiecie co? Czekajcie, przestaw tego kwiota. Może dajmy im jeszcze szafki. O, i teraz będę mógł cię patrzeć tak w rożek tu. Dajmy może ten okap. Tego Dream Biga przestawimy. Na przykład, o. Mamy 800 dolców już, tylko. Może jakąś kawiarkę też walnę tu, a co? Ile mamy? 100% wystroju. Dobra, oddaj zlecenie. Idź, o, ktoś ocenia. Ojej, jest, no. Jaka w ogóle ocena, patrzcie na to, jaka ewaluacja tu. Co to za dziwna mina? No ja przepraszam bardzo. Okej, to jej się podoba. No zobacz lusterko, wycieraczkę nawet wam dałem. Kocha to! Oh my gosh. Co tym razem, okap? Czy co to, blaty, czy co to jest? Dobra. Może zarobimy hajsy, co? O, mamy nowy przedmiot odblokowane, bo jest nowy poziom. Zdobywaj doświadczenie, wykonując zlecenia, kupując mieszkania i podpisując umowy z najemcami, aby wbijać kolejne poziomy i odblokować nowe przedmioty. Okej. Wow, jaki fotel fajny. Dobra. Zarobiłem hajs, patrzcie, mamy to. Ale jaka była opinia w ogóle, coś? Gracz. Mamy trzeci poziom, zestaw zawartości, recenzje. O, tu mamy. Czego nie było? Już to tanich mebli, krzesło, cushion. Aha. Tanich mebli, kalendarz tani, no słucham. Tanich materiałów, pierwsze wrażenie było całkiem spoko. Dobra, no to trudno. Bierzemy kolejne zlecenie, słuchajcie, ja muszę zarobić. Pilne. Potrzebuję wybudować nową łazienkę w mieszkaniu. Wymagania. Stwórz nową łazienkę. Budżet 4800. Istotne. Wystrój. Preferowane. Wyposażenie. Mniej istotne. Pierwsze wrażenie. Akceptuj. No, rozpoczynamy remont. A, i tu jest pomieszczenie na łazienkę. Rozumiem, tak? O Boże, te drzwi. Te drzwi nie... Słuchajcie, zaczniemy od drzwi. Jakby... Muszą być drzwi. Nie może być bez drzwi. Nie ma takiej opcji nawet. Dobra, podłoga. Co by im tu dać? Może to, bo to się sprawdza. W sumie te fajne są płytki takie. O! Mamy grzejniczek, okej. Okay. Wanna lub kabina, okej. Okay. Zaraz będziemy to... O! To jest ładne. I like it. Dobra. Papier, szczotka, wanna, kabina, umywalka. No ja was dopieszczę tu zaraz spokojnie. Dobra. Idźmy w łazienkę. Słuchajcie, nie będziemy używać jakichś super tanich materiałów tym razem. Niech będzie, że słuchajcie, poszalejemy. I teraz tak, nie wiem czy wannę, czy... O, jaka wielka. Dałbym wannę, słuchajcie. Tutaj obok wanny mógłby być na przykład jakiś taki umywalka gigant. Ona by się tu przydała nam dobrze. W ten rożek tu. O, kaloryfer przestawimy. Cyk. Gdzie było to lustro? Czekajcie, tu są jakieś lustra. Wiadomo, że musi być. Postawimy kaktusa. A dlaczego by nie? Dobra, kompakt WC, szczotka do WC. Dajmy ten drogi. Dajmy tą szczotkę też droższą. Niech będzie, papier to... Ja bym dał zapas, słuchajcie, tego papieru. Zapas papieru dla wszystkich, proszę bardzo, jest. No i słuchajcie, i niby już jest done.
Ale to nie tak. Nie. Dywanik. O, tak, dywanik. Nie ten kolor koniecznie, ale taki, wiecie, dywanik pod wannę. Wiecie, jak się wychodzi z wanny, żeby był taki... O. Nie podoba mi się ten. To tędy będziecie wychodzić z wanny, trudno. Możemy jakieś świeczuszki na wannę nieco ustawić? Nie możemy, ale tu możemy dać. Jakiś obraz albo co? O, mapę świata, nie, małe jakieś takie. Work hard i w ogóle te sprawy. Kwiaty, słuchajcie, no muszą być. Niech siedzą w dżungli. To jest wycieraczka, a to jest też wycieraczka. No słuchajcie, wszystko niby mamy, ale ja bym coś jeszcze postawił, jakieś kwiatki. O Boże, jaka dżungla. Co za Christmas tu? Nie no, Christmas to nie idźmy, słuchajcie, w Christmas. Dobra, kaloryfer, co to w ogóle, co to jest? Czy ja posadzę jakieś pomarańcze? Drzewko cytrynowe, nie no, to gdzie drzewko cytrynowe? No nie może tak by, a to? O. Proszę bardzo. I tu, słuchajcie, bym dał jeszcze takie duże lustro. O, bo tu jest, wiecie, nocna toaletka wieczorna, a tu całe lustro, takie, wiecie, duże, big. Co jeszcze jest w łazience potrzebne? Suszarka na pranie, no ale gdzie? Kosz! O! Jakby super. Pralkę? Nie, no chyba nie, został 1000. Chcemy pralkę tu jeszcze wcisnąć? No już tu pralkę raczej nie wcisnę nigdzie. Ale jest super, dobra. Jak coś się prezentuje? Wystrój? Łazienka 100%, no i czat, oddaj zlecenie. Uwaga, tym razem pani ocenia, jakaś inna. No, podoba się, dobra, kompakt się podoba. Niech będzie. Okej. No powiedz, czy się wszystko podoba, no oceń mnie super. Wychodzi, dobra. A gdzie ty jeszcze idziesz, ty? To tylko łazienka była do roboty, pani! Jeden z swoich zleceń wystawił recenzję. O, poka... Mamy 5 gwiazdek! Doczekałem się! Mam na koncie 5500. Preferowane wyposażenie, okej, okay, wystrój... Jezus, patrzcie ta... Czat. Brak uwag. Użyto tanich materiałów do ścian, okej. Użyto tanich materiałów do podłóg. Preferowanych przedmiotów, zegar ścienny kategorii... O Jezu, nie dałem zegaru ściennego. I... Okej, okay, dobra! Dobra! I mamy chyba, słuchajcie, jeszcze jedno zlecenie. A gdzie jest w ogóle... Ja bym chciał do mojego domu teraz. Dobra. Ile ja potrzebuję mieć pieniężków, żeby tutaj ten? 6000. To brakuje mi jeszcze... Malutko, co to jest? Zmień nazwę. Nie zmienię żadnej nazwy na razie. To może zobaczycie, zrobimy to zlecenie jeszcze jedno. Ja chcę jeszcze jedno zlecenie. O, tu jest za 1000... Złota za 2! Odnowienie kuchni, tylko doświadczenie designerzy. Nie, to ja kuchni na razie nie chcę, bo ja jeszcze nie jestem aż tak, wiecie, sobie super wystarczająco doświadczony. Hej ty, potrzebuję projektanta na wnętrz. Elastyczny budżet, sprzęt sportowy to mus. Wymagania, stwórz nową sypialnię, budżet 5600, oferujemy premię, jeżeli zlecenie zostanie ukończone w 5 dni. Dobra, akceptuję to, lecę tam. A które to jest? A że to ma być... Moment, ale jak? Czekajcie. My mamy zrobić to. Rozumiem, tak? No, okej. Dobrze. Nie weźmiemy niczego z tanich materiałów tym razem, tak dla... Boże, ten linoleum naprawdę jest takie piękne, że oni je chcą za 60. Przecież to jest tragedia. No ale okej, niech będzie. Niech będzie. Ściany. Dajmy te drogie, słuchajcie. Nie będą mogli narzekać, że jest tanio. Mimo, że mi się to w ogóle nie podoba, to jest tragiczne. No ale dobra, trudno.
pojedyncze łóżko. Na razie, słuchajcie, zróbmy to, co jest wymagane. Potem będziemy, słuchajcie, kombinować. Mogę tegoś tak... Dajmy tutaj... Ławka do ćwiczeń, lampa. Ławka do ćwiczeń? Jezus Maria, oszal... 2000?! Lampa. Dobra, nie wiem, co on jeszcze... Mała roślinka. Plakat motywacyjny. Jakby never give up nad łóżkiem. A jak się rano budzisz, to widzisz play hard, work hard. I w ogóle zobacz, czat. Widzisz to? To jest piękne. Hantle. Jezus, jakie to jest drogie. Czy on zwariował, ten pan? Przez chwilę mi się skończy budżet. Lampa. To trzeba... Nie, słuchajcie, to jaką trzeba komodę postawić albo coś. Czy tak być nie może? Dobra. Dajmy tą lampę, tą najdroższą też. Jest. Nie. Nie jest. Preferowane zegar jeszcze. Lampka biurowa już jest, a taką, to taką dużą też mam postawić? A postawię ci koło łóżka. O, masz. Ten pokój jest tragiczny, to jest przeobrzydliwa sypialnia, ale użyłem, słuchajcie, najdroższych materiałów. Mała roślinka. No i dzieci to pierdykiem, przepraszam bardzo. 40. Koło lampy. Jakby, sorry. Okej, okay. Nie, tragedia to jest, słuchajcie. Gdzie jest ten zegarek piękny, ścienny? Tu. Czy on nie jest za tani? Teraz będzie narzekał. Dobra, weźmy ten. To przestawimy mimo wszystko tu jednak. Żartowałem, że tam to będzie stało. Weźmy może jeszcze jakiś plakat. Niech ma... O Jezus. No, zombie. Akurat zombie, sztanga i te sprawy. Dobra. No mamy ten zegar i mamy tą lampkę biurową. No to jest jakby okej. Okay. Preferowane meble są. Dywanik musi być, słuchajcie, jakiś, bo to wygląda tragicznie. Ten dywanik za wiele nie pomógł, ale... O Jezus. Dobra, no nie podoba mi się, słuchajcie, ten pokój. Absolutnie mi się nie podoba. No ale co ja mogę? Książki dajmy, niech się tam uczy. Lustro nie sprawdza swoją formę, też niech wisi tutaj gdzieś. O! Dobra, a gdzie był te... Czekajcie, co ja chciałem? To jest kalendarz w ogóle jakiś... Nie ma... Masz jeszcze mapę. Niech ci będzie. Poczekajcie, co ja chciałem? Ja coś chciałem jeszcze jednego, ale nie wiem co. A! Zasłonę! Gdzie one? Gdzie były te zasłony, pamiętacie? Tu chyba. Proszę. Jak tam? 58%?! Roślina ścienna, mała roślinka, duża roślinka. Książki, obraz, trofeum, obrazek. Boże. Szafka, szafa, półka, półka ścienna. No to słuchajcie, jest grubo. Dobra, to ja tak nie mogę. Ja mam za mało pieniążków teraz. Sprzedawaj to. Boże, jak ja mam to? 2000, no ludzie. O. Półka na, czy to jest półka naścienna? Nie. Skąd się bierze półka naścienna? Słuchajcie. A, taka na przykład. Tylko naścienna. Głośnik? Boże. A taka, o, taka. Jezu, ona jest tragiczna. Tą lampkę mogę tam na tą półkę wcisnąć? No nie bardzo. Czekajcie. 66%, ale to jest mało. Lustro, lampa na ścianę, lampa biurowa, średnie, dywanik. Waza, zegar ścienny. Roślina ścienna, mała roślinka, duża roślinka. To roślinka jest... Aha, to czekajcie, więcej roślin. No dobrze. Proszę uprzejmie.
Jak teraz? 75%. Mało! Ja potrzebuję więcej pieniędzy. Trofeum? Skąd się bierze trofeum? Pewnie będzie w tych innych tutaj gratach jakiś. Sztanga. A on chciał sztangę? Czekajcie. Hantle. Nie no, hantle to hantle, no. Roślinka, lampa, ławka do ćwiczeń. Jest jakaś tań... No nie ma tańszej ławki do ćwiczeń, słuchajcie. Nie ma! Nie wiem, skąd mogę wziąć takie te fajne rzeczorki. Jakieś tam figurki, coś tam. Lampa LED. Czy możemy tą... O nie! Co ja sprzedałem? Hantle sprzedałem. Jesus. Aha, ale... No to przecież dałem tą lampę, ale... Aha, to nie ta lampa. Słuchajcie, to nie ta lampa. Sprzedaj to. A bo ona jest niepreferowana w ogóle. O Jesus, dobra, sprzedaj to. To jest preferowany ten badziewiak! Tragedia. Nie no, słuchajcie, nie wiem, jak my to zrobimy. Czekajcie, oddaj zle... Nie, ja chcę jeszcze tutaj sobie... Ile mamy? Mało! Może jakieś obrazki? No ale mamy obrazki już. Boże, jak ja sobie kombinuję, żeby tylko mieć więcej pieniążków, żeby zarobić. To są te preferowane. A to było preferowane. A to też jest preferowane. A mogę ci ten budzik tutaj wcisnąć? Nie mogę. To tu ci go wcisnę. Masz, koło łóżka będziesz miał budzik. A co? Dajmy tą wazę jeszcze. Już niech będzie. A te książki na półkę to wejdą? Czy nie bardzo? Halo, proszę mi tu... Nie wejdą. Te też nie. A te? Te też nie. Jak teraz się to prezentuje? 78. Dobra, oddajemy to. Trudno, będą kręcić nosem, może nie będziemy mieć, słuchajcie, premii, bonusów czy czegoś? Trudno. Zobaczymy. Ważne, żeby zarobić, słuchajcie, na podłączenie elektryczności w moim pięknym, cudownym domku. No podoba się kwiatek, zobaczcie. Ten nie taki, aha, że dziwne. Wiesz co? Koleś. No i co? Dobra, mamy recenzję. Mamy nocna kuchnia. Okej, nowe przedmioty. Pokażcie mi tą recenzję. Czy to było to? Nie, które to było? Gracz. A tu mamy... mamy czwarty poziom, recenzję. No, 4 gwiazdki. No, nie jest źle. Brak uwag. Tutaj jakieś takie te... No dobra, 4 gwiazdki. 7000. Słuchajcie, jesteśmy w stanie zrobić nasz prąd. Czy tam jakieś ogrzewania, czy inne pierdoły? Proszę bardzo. Podłącz ogrzewanie. O, gdzie odjechałem? No, weź, że tu się wyśrodkuj. No, co ty kręcisz mi tu, facet? Czy ja mogę posprzedawać? No nie mogę, dopóki nie mam chyba tych rzeczy właśnie zrobionych. Poczekajcie, dobra. Sukces! No to lecimy! Okej, najpierw musimy trochę to miejsce wysprzątać. Wyślij mnie do środka i zajmę się tym od razu. Wiesz, o co chodzi. A, i mam dla ciebie niespodziankę. Okej, jakaś niespodzianka. Odblokowano składzik. Możesz teraz przechowywać przedmioty, które udało ci się naprawić w nowym, lśniącym składziku, który udało się namierzyć twojemu wujkowi. Raz zachowane przedmioty mogą być później umieszczone w dowolnym mieszkaniu podczas trybu renowacji. Dobra, sprzątaj to. Niektóre rzeczy, które możesz znaleźć, są całkiem niezwykłe. Bądź czujny i wypatruj tak zwanych unikatowych przedmiotów i upewnij się, że coś tam. Wyczyść. A skąd ja mam tyle pieniędzy tu? Złomuj. Napraw to. Myślę, że nie będę takich rzeczy używał, więc spokojnie. Sprzedaj to od razu. Dobra, kanapę proszę ładnie mi odnowić, ja sobie tutaj zaraz poradzę ze wszystkim. Nic się nie dzieje, dobra, mamy to.
Czy coś jeszcze? Nie, no możesz wyjść. Tak. Teraz w końcu możemy się zabrać do wykończenia włości twojej ciotki. Okej. Okay. Czyli możemy sobie rozpocząć remont. Narzędzia przebudowy gotowe na rock'n'rolla. Otrzymałeś właśnie dostęp do narzędzi do budowy i burzenia ścian. Używaj odpowiedzialnie. No i super, to mi się podoba. Ale słuchajcie, myślę, że sobie to zrobimy w kolejnym oczywiście odcinku. Jak widzisz, udało nam się odblokować nowe narzędzie remontu zwane przebudową. Wypróbujemy je. Na początek zburz jedną... Aha. Burzenie. Ojojoj, no dobra, no. Będzie tak dobrze jak... Dobra, no to ja musiał sobie to zburzyć. Okej, okay, budow... A, tu jest budowanie. Ojej. No dobra, mam, no. Zaraz drzwi. Przecież sobie włączę, włączę drzwi. Włożę sobie drzwi, o. Aha, czy musimy sobie lodówkę, grzejnik. Dobra, dam sobie radę, ja sobie wszystko pięknie zrobię, ale moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Także w kolejnym odcinku, słuchajcie, zaczniemy sobie od tego, że będziemy właśnie robić mój domek, a potem oczywiście koniec zleconka i może, słuchajcie, pierwsi lokatorzy się wprowadzą. Zobaczymy. Lawki, kiski, wysoski, dziękuję was bardzo serdecznie, bardzo mocno. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Trzymajcie się, buzi, cześć, pa, pa!